Siema, siema. Bartek z tej strony. Słuchajcie, zamieniamy w tym tygodniu, bo mnie tak przytłoczyła praca, że zamieniamy szybką naprawę z bez dubli, bo no nie nagram, nie mam czasu, słuchajcie, a tu będzie krótka piłka, tym bardziej, że prosiliście o ten drugi typ zaparzacza po ostatnim czwartkowym filmie, więc proszę. Różnica? Ten ma matko, jaki zapieczony. Ten nie ma tego tłoka, znaczy też ma taki tłoczek. O. Ale on ma te dwie charakterystyczne prowadnice. Jak zwał, tak zwał. Jedziemy. Odkręcamy. Tradycyjnie. Tu jest nieźle. Tu jest bardzo nieźle. Nie wiem, skąd wziąłem ten zaparzacz. Nie wiem, czy to nie jest mój. Także słuchajcie, tu sitko jest czyste. I teraz dobieramy się do gościa. Ja was tu zbliżę jeszcze bardziej. Cztery wkręty. Jeden. Drugi. Może ja tak trochę bardziej na siebie, żeby mi tam nie ginęła ostrość. Słuchajcie. Drugi. I tu dwa. Trzeci. I od razu czwarty. Wiadomo, to sitko. I tak trzeba umyć, bo ono no, jest czyste, ale nie perfekcyjnie czyste, więc od razu je tutaj psik, psik. Trochę się oddalmy. I teraz tak, tu widać, trochę się oddalmy, trochę się przybliżmy. Tu widać, jak ten zaparzacz się rozchodzi, więc łapiemy go za łeb, bo żeby wam to nie wyskoczyło. No i tu mamy środek. Widać, widać. Tu jest sprężynka. Ona wam sama nie powinna wyskoczyć. Tu się sypie kawa. O. I teraz mając, cały czas trzymając tą, no to jest zgarniak fusów. Wypychamy tłok do góry. Spróbuję palcem, poszło. To sobie kładziemy. I zobaczcie. No jest też słabo. Wyostrz, chłopaku. No, wyostrzył? Czy łapie gdzieś tam na półkę? Ech, już za chwilę się przełączę. Łapię pewnie wam na tamte rzeczy. Zróbmy mu tutaj zasłaniacza ostrości. I patrzcie. No źle wyglądają te o-ringi. Źle wyglądają. To też źle wygląda. Wyciągamy te o-ringi. I tu wam też powiem o tym zaworku, o ile uda mi się go wyjąć i powiem wam o niuansie związanym z tym zaworkiem. Wyciągamy te o-ringi. Tu. Teraz muszę wziąć zoom na maksa, jest już na maksa. Tu macie takie kółeczko tutaj. O, tu. To się da wyjąć. Nie jest to prosta sprawa. Można to od razu zapsikać, słuchajcie. Tu nawet napsikasz, tu jest taka dziurka. Bo o co chodzi z tym zaworkiem? One się uszkadzają. Ja spróbuję go stąd wygrzebać. Można próbować od góry. Czasami sam po zdjęciu sitka wyskakuje jakiś świeży zaparzacz. Można spróbować go tu podważyć, ale można też spróbować, jak się znajdzie odpowiedniego dziobaka. Na razie was oddalę. Urządzenie do łapania ostrości. Zaraz będę na tym komputerze i tam stoi monitor, miał podgląd na żywo. Więc będę tą ostrość kontrolował w jakiś sposób. Słuchajcie. Można tu popróbować to powyciągać. Znowu wróćmy do zbliżenia. Nie bardzo wiem, jak wam to pokazywać. Tu jest taki pipek wciskany. Przez tą dziurkę można spróbować go trochę... O! Widzicie, ruszył się. Wystaje. Tylko trzymajcie tu coś, bo on jak wyskoczy, to tam jest sprężynka. Dobra. O! Pięknie to wyszło. Widzicie? I tu jest ta zatyczka. I tu jest taki, no to jest zaworek. O, na sprężynce. I słuchajcie, części ekspresów ta sprężynka, nie wiem, czy sztywnieje od kawy, no widzicie, ona jest cała czarna, czy sztywnieje od kawy. Miewają niektóre DeLonghi taki problem, że on się przepłucze normalnie przy starcie. Ja w międzyczasie, jak z wami gadam, to tu napsikam do tego zaworka.
On się przepłucze przy starcie, ale już z kawą blokuje się na zaparzaczu. Blokuje się na zaparzaczu w takim sensie, że on nie jest w stanie wcisnąć tego zaworka. Ten zaworek służy temu, żeby przede wszystkim musi się zbudować ciśnienie na kawie, jak ekspres pompuje, żeby ta sprężynka się ugięła. I wtedy jest takie w kawę. Taka pierwszy strzał takiego dobrego ciśnienia to powoduje, że jest lepiej parzona kawa. Druga funkcja tego zaworka jest taka, że jak schodzi ciśnienie, to on się domyka i nie cofa się woda z zaparzacza. W takim sensie, że no, zamyka się po prostu ten przepływ tutaj. Główną jego funkcją jest walnięcie w kawę porządnym ciśnieniem. I protip dla was o tym zaworku jest taki, że jak macie ten problem, że wszystko w ekspresie działa, a z nim jest problem, utnijcie mu jeden zwój tej sprężynki. Czyli bierzecie, ja teraz tego nie będę robił, bo tu jest w porządku, bierzecie przecinaczki i jedno kółeczko. O, i ciach. Spowoduje to, że nadal on będzie działał, ale będzie mniejsza siła potrzebna, żeby się otworzył. I słuchajcie, ja to już przerabiałem, wymieniałem w niektórych ekspresach pompy, no bo jak pompa nie daje już rady, no to też wiadomo, nie będzie tego ciśnienia, żeby to wcisnęło. Niektórych się blokuje. Wiadomo, zaparzacz do DeLonghi, koszt 150 zł chyba w tej chwili, chociaż wiem, że był problem z dostawami tych zaparzaczy tego typu właśnie. No ale chyba prościej jest uciąć sprężynkę. Wiem, że to może być druciarstwem nazwane, ale jak coś działa, to nie jest głupie. Wycieramy tu wszystko ładnie. Tu wjeżdżamy. Także to jest taki protip. Nie wiem, mało osób o tym wie. Najprostsza metoda, bo czasami jest to problemem. To samo z sitkiem, bo ono jest już zapsikane, już rozmiękło. Czyścimy. Też wezmę was bliżej, bo to nie ja tu jestem ważny. Ten zaparzacz widocznie ja myłem, bo on jest w miarę czysty. To jest chyba taki mój dyżurny. Więc nie będziemy tu się za bardzo... I teraz tak, jakby wam spadło to ustrojstwo, no bo je można wyjąć, o. Nawet warto, jak widzicie, bo tu jest trochę rzeźni na tej sprężynce, więc warto go wyjąć. Zapamiętać, jak ta sprężynka jest tu założona. To przecieramy. To się oczywiście myje pod wodą, ale to już widzieliście w zeszłym tygodniu, jak to się czyści. Sprężynkę przecieramy. Wycieramy. I teraz tak. Tu. No nie, jest to ładnie wytarte. Poczekajcie. Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko. O, o, o. Tu. Wkładacie tą sprężynę w taki sposób, żeby weszła tutaj, jest takie, kurczę, no nie ostrzy to za dobrze. Hello. Żeby weszła w takie wżłobienie tutaj na dole. I jednocześnie to musi się zaczepić w taki sposób, żeby... O. Ona musi odbijać do środka. Źle to włożyłem. Źle to włożyłem. Bo to ma... Źle wam w ogóle mówię. Do dołu tym szpikulcem tu jest dziurka. O. Może wam to zbliżę. Może zobaczycie. Tu jest dziurka. Ten szpikulec wchodzi tam w dziurkę w zaparzaczu. A tu macie takie wżłobienie, które ma się zaczepić. O tak. Chodzi o to, że on musi odbijać do tyłu. Widzicie, o co chodzi? On mi tu wraca. I tak to ma działać. Tak to ma działać. I teraz ważna rzecz. Ja tu nie ruszyłem, ale bierzecie... Tu jest trochę tak, jak widzicie, więcej zabawy niż w tym zaparzaczu tłokowym. Bo to wam lata. Dobrze, żeby wam nie wypadło. Ja już tego nie będę czyścił. Można to pościągać, wyczyścić. Potem musicie to złożyć w takiej pozycji. Jak to sprawdzić, czy dobrze złożyliście? Składacie zaparzacz, no oczywiście jeszcze już zadowolony będzie składał zaparzacz. A jeszcze by wypadało na tłok założyć o-ringi. Ja użyję jakichś starych, bo mam tu takie w celach pokazowych, znaczy starych, czarnych jakichś użytych, w całkiem dobrym stanie. Zostawiam czasami takie rzeczy właśnie na potrzeby filmów, bo ten zaparzacz jest mój, więc ja będę go jeszcze nie raz tutaj rozbierał. O-ringi założone. I tu macie taki, widać, wodzik. To trzymamy już, żeby nam nie spadło.
I on nam ma wejść, mylę państwo, tam w środku, widać, nie widać, są dziurki. Więc on ma nam się zgodzić z tą, jakby tu pod światło, po lewej stronie teraz widzicie dziurkę, prześwituje na ręcznik. Wkładamy. Inaczej nam nie wejdzie. Musi nam wejść tak, żeby wszedł do samego końca. Nie wchodzi dziad. A, no jeszcze włóżmy. A to zaraz włożymy. Zaworek możemy. Tak to ma wyglądać. I teraz, jak to zgrać? To w ten sposób, czyli to dłuższe ramię do samego dołu, a to tutaj na równo z powierzchnią zaparzacza. Mam nadzieję, że to jasno tłumaczę, bo ja w tłumaczeniu nigdy dobry nie byłem. I teraz co? Składamy to do kupy. Tu musi wejść to kółko od spodu. Składamy. Zeszło się. I teraz sprawdzamy. Widzicie, źle złożyłem. Jak wezmę to ramię do samego dołu, to to nie powinno tu wystawać. Czyli z powrotem rozkładamy. Za wysoko to poszło. Wciskamy na zero. Tak jak widzicie. I jeszcze raz składamy, pilnując, żeby te wąsy, te rączki tak samo wyglądały. I składamy. I pozycja dolna. Na maksa. I teraz jest ok. Zobaczcie. Jest na płasko. I tak to się robi. Ja go złapię teraz na wkręty, żeby mi się w rękach nie rozpadł. To już skręćmy to jako całość. Tutaj naprawdę, no robi się to trochę trudniej, chociaż tu się nie pierdzielę, pamiętacie, z tą zawleczką na dole, na tym tłoku, bo tu nie ma tej zawleczki. Nie jest to trudne, na spokojnie. Pamiętajcie, że ja jeszcze to wam pokazuję, więc to też nie jest dla mnie naturalna pozycja pracy. Ja bym sobie miał dużo niżej to biurko. No i jeszcze raz w ramach tego potwierdzenia. Na maksa pozycja do namielania kawy. I bardzo ważne, jak teraz cofacie w drugą stronę do oporu, to tu ma być na płask. Ten element, czyli ten zaworek, grzybkiem do góry, jakkolwiek by to nie brzmiało, to tą głębszą częścią, bo on jest z jednej strony głębszy, z drugiej strony płytszy, więc tą głębszą częścią do dołu i to jest na wcisk. To jest na wcisk, tylko teraz jak jest umyte, może wam wystrzelić. Weszło, jak widać. No i to przykrywamy sitkiem. Sitko przykręcamy i regeneracja. Oczywiście ja tutaj go nie myłem dokładnie, ale regeneracja zaparzacza do drugiego typu zrobiona. Słuchajcie, w tych zaparzaczach rzadko zacierają się te o-ringi, chociaż nie wyglądają, widzicie, dobrze. Rzadko. W tych tłokowych dużo bardziej się zacierają te o-ringi. Nie wiem, z czego to wynika. Nie powiem wam, bo nie wiem. Dwie uszczelki po 7 czy 8 zł netto. Plus parę operacji. Jeszcze sprawdźcie, czy to wam odbija. Jak widzicie, pięknie odbija. Zaparzacz zregenerowany. Tyle w temacie, słuchajcie. Bez dubli pewnie będzie w czwartek, bo nie zdążyłem nagrać nic sensownego. Także komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Jak się nie podobało, dajcie łapę w dół. W opisie filmu macie grupę na Facebooku. Coraz więcej tam osób, fajne tematy poruszamy. Także wszystkich miłośników kawy, dłubania w ekspresach zapraszam. Napiszcie komentarz, czy robiliście coś takiego, czy dacie sobie radę. Co sądzicie o tym protipie z tym zaworkiem pod sitkiem, bo to jest fajna rzecz. A objaw taki, pamiętajcie, objaw. Ekspres się płucze przy starcie, DeLonghi oczywiście, mowa o DeLonghi. A potem jak przychodzi do robienia kawy, to on taką zamułę łapie i nie chce tej kawy zrobić. Może to być pompa, ale może to być tylko i wyłącznie kwestia obcięcia jednego zwoju tej sprężynki i macie po temacie. Miło było, smacznej kawusi jak zawsze. Pozdrawiam was, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się, cześć.